The intelligence we captured at Desmus's base indicates the Bannister using something called the Cartographer. What can you tell us, Isabel? The Cartographer is a map of everything on the Ark. That means Atriox could use it to locate key systems and weapons on this installation. Isabel and I have been going over the data from Decimus's base, and we found a way into the Cartographer. But it's not going to be easy. The Cartographer's defenses make it almost impenetrable. The only way up to it is by a Forerunner elevator. If you can get access to the local Forerunner control towers, I can take control of the elevator and take us up. It's our only chance of getting inside. We'll have to take it. We need to hit the Banished again before they find out what we discovered at their base. Get to the Cartographer and find out what Atriox is planning. Be careful. The Banished may still have traffic moving along the route. Coming in now, sir. Okay, listen up, team. You've all been chosen for this mission because you've seen plenty of action. We can't send a large force in without alerting Atriox to our presence. So I need the best. Hoorah! Scout the area. The Banished may still have troops moving along routes near the Cartographer. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, no i jesteśmy dalej w Halo Warsach, dwójce w kampanii. Prawie mi się coś zacięło. No i tym razem nie dostaliśmy żadnej cutscenki, super ważny motyw, jakim było dowiedzenie się o istnieniu, o byciu przez wygnańców w posiadaniu kartografa. Został zbyty tylko odprawą przed misją. Więc nie było żadnych fajniejszych cutscenek, a już liczyłem na jakąś fajną rozmowę, w której Izabel streści Katerowi przebieg całego Halo 3. Ale mamy co mamy, kolejna misja, zaczynamy bez bazy. Na razie one są super zróżnicowane, po prostu druga misja też była strasznie fajna, ze strasznym urozmaiceniem, łącznie z walką z bossem, o dziwne. No i czas będzie dostać się do tego kartografa. Dobra. Coś się strasznie przycina. Nie miałem przed chwilą takich problemów. Dziwne to trochę. Pozwolcie, że zerknę. Niestety opcje są generalnie na niskie. Jak wziąłem je na średnie, to miałem straszne cięcie i straszne problemy nie do grania. Więc wróciłem do takich mało atrakcyjnych ustawień, żeby to jednak na PC spróbować zrobić. Ohoho. No i zbyt atrakcyjnie to dalej nie wygląda. Aha, tu prawdopodobnie kawałek dialogu mi ucięło. Więc wszystko idzie ku dobremu, uchwalę PC-tów w szlak. Ale tu cicho. Za cicho. Dobra, coś się dzieje. Jednostki przeciwpancerne. Do zanotowania na przyszłość. Nie, coś jest strasznie do dupy, matko. Cios Spartanina, co to znaczy? O! To było dobre. No i to też jest fajne urozmaicenie, kurczę, się chwalę, ale strasznie przyjemnie to wygląda. No. I generalnie, jak widać, Spartanin ma trochę więcej przydatnych umiejętności niż poprzednio.
Yep. Boże, te przecinki. Rozwalić ich. Dobra, cyklopy rozwalają przeciwpancerne. Możecie się na nich rozbić. O nie! To nie wyszło najlepiej. Mamy jakieś leczenie? Mamy. Szybko. Straciliśmy guźca. Poczekamy, podreperujemy się trochę. Okej. To chyba dobrze, tak? Bo nie wiem, czy się martwić. O, ciekawe, kto to mógł być na arce. Straszne ściny, Boże. No i tyle będzie z sekretnej misji. Dobra, będzie baza. To też weźcie, tak. Nie pogardzimy drobnymi. Uwaga. Gdzieś tam daleko. No dobra, trzy wieże. Straszne. No pewnie, bigger army. We're gonna need a bigger army. Jednym słowem, graczu, ta gra ma papierka mięzżyca system. No, szafki. O, co dostałem? Szerszeń. Zaraz, co? W sensie, że... Aha. Ohoho. Nasz ulubiony guziec. Dobre to. Północ, gdzieś tu? Tak. Dawać. No pewnie, szerszeni więcej. Zaraz. I koszary. No co, na wieżyczkę nie ma?
A tą bazę rozwalić, no dobra. Supply pad constructed. I'll get there. A nie mogę. All units. Tutaj czeka coś do dorżnięcia. This must be where they're manufacturing their rings. I don't think that's their only facility. I'm detecting several similar structures in the area. Good work. Sabotaging those buildings will slow the enemy's ability to reduce rates. It could give us the edge we need. No 200, co to jest 200? Please, please, please. 700, 800, 900. Jest. A wy zbierajcie, o proszę. Czekam jak gubek, a tu leży. Mamy na wieżyczkę? Nie mamy na wieżyczkę nawet. Dawaj, dawaj, chcę tu mieć wieżyczkę. Gdzieś tutaj jest pierwsza baza, spróbujemy ją może przyjąć takim składem. Nie, nie jest taki straszny. Ach, a my! Rozwalcie ich, proszę was, Jezus Maria. Dawać tych cyklopów, dawać. Przyjmujecie tu? Jeszcze. Rozwal to, rozwal. Jesteś specjalistą przeciwko temu. Dobra. Aha. Czyli bawimy się w dominację jednym słowem, okej. Okay. Rozwalić tych tutaj. No! Obstrzał. Dobra, spróbujemy. Pach, 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 pach. Dobra. To było okej. Okay. Garnizon. A, to jest dobra. Bałem się, że musimy je mieć naraz. A to zwykła dominacja. Dopakować pasek do końca i nie przegrać. W międzyczasie. Zrzucaj tu basę. Ja się przejdę tam. To co? Szerszenie. Czemu tak drogo? Powiększ mi. To tyle. Dobra, potrzebujemy jednym słowem zasobów. Dobra, wszystko zaraz przejmiemy bez strachu. Zaraz, jeden szerszy mi został? Jak to się stało? Jejku, jejku. Tak? A to źle? To znaczy... Dobra, chwila skupienia. Ale pieprznęło, dobra. Naprawiamy się wszyscy. Stać tutaj, stać tutaj.
Dobra, rozwalić ich. Prosimy szerszeni, szerszeni. Mało. Platforma, platforma. Ej, 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 tutaj. Czyli co? A, mamy wygrać, dobra. Straszne. Rozwalić ich. Jeszcze więcej. Nie mam na was czasu, kurczę. Gdzie on jest? A, siema. Jeszcze? Rozwalcie, rozwalcie. Dobra, idziemy. Idziemy tu, co by się nie działo. Mam nadzieję, że ci to chociaż dochodzą. Jakoś ich mało. Dobra, przejąć to, bo już nas zaraz wyprzedzą. Ja myślałem, że jakieś siostry będą mieli tutaj ochrony. Wynocha, sio, to nasze. I to przejmij. Dobra, może użyjemy, nie? Nasza baza, nie. Nie atakujcie naszej bazy. Czyli co, było zainwestować w obronę? Was nie potrzebuję, jesteście dziecięcy. Was nabiorę ile mogę. Dawać ich, dawać. Nie stój, nie gap się. Dobra. Ejejej. A co wy myśleliście, że mi przyjdziecie tak po prostu? Nie, nie ma mowy. Dobra, troszkę wsparcia. To będzie teraz prymitywne, bo mam trochę dużo armię. No, koniec zasobów. Gdzie to się podnosiło? Niech ktoś mi powie, gdzie to się podnosiło liczebność. Matko, grałem przed chwilą w skirmisza. I to było, nie ma. Dobra. Zadowolimy się tym. Są jakieś ulepszenia w ogóle? Nie, na pierdziele za dużo tych, ojej. Dobra, jedziemy. Będziemy latać od bazy do bazy jedną grupą. Trudno. No chodźcie, pochodźcie, nie ma problemu. Bardzo chętnie przyjmę wszystkich. Nie wiem, po co mi te zasoby, ale dajcie. I przejmijcie to. Gdzieś tu moje posiłki będą, dobrze. Przesuńcie się może. Nie, nie dostaniecie już. Nie dostaniecie. Jest. Teraz mogę do ciebie podejść. Gdzie jesteś? O.
Przejmują nam. Przepraszam, lećcie. Dobra, przejęte. Rozwalić ich. Dobra, będziecie stąd operować. I czekamy teraz. Mini base complete. Mają oni cokolwiek jeszcze? Piechota. Lotnictwo. Nie wiem. Układałem was, poukładałem. A to przejęte czy nie? Nie, nie przejęte. Dobra, to wylećcie. No dobra, to musimy zaprosić tę ekipę. Haha! Czekajcie, tak, gdzie raki zimują. Dobra, dopadnijcie ich już. Opaść ich. Oczyścić. I przejmujemy z powrotem, no nasza. Nawet moja baza ich pogoniła, dobrze. Już? No i dobra, już nic nie ma. Tak, też myślę, że już to będzie na tyle chyba. Nie wiem, budujcie, budujcie. Mamy mnóstwo zasobów, nie mamy co z nimi robić, będziemy nimi palić po prostu w kominku. Jest! I co wyskoczy? Kolejny boss. Co się stało już? Dobra. I jak tylko się wczyta, dowiemy się, że... Że nie wczyta nam się ekran podsumowujący misję. Poproszę, no już, wykonana, pyk. No już, bardzo fajnie. Jest. No, więc to by było na razie na tyle. Zaraz dobrniemy do trzeciego poziomu. Widzimy się za chwilę. O, zobaczcie, o minutę przekroczyłem czas do pobicia. Widzimy się w następnym materiale z przechodzenia Halo Warsu 2. Cześć.